Komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, wersety 4-7. Henry Rozier. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Przesłanie wersetu 3 brzmi: byliśmy zgubieni. Jak zatem znaleźliśmy się w stanie opisanym w wersetach 1-2, tak, że musimy być napominani do tego, by przejawiać charakter Chrystusa? Wówczas Boży Syn zbawił nas, mówi werset 5. W rozdziale 2 była mowa o bezwarunkowej łasce Chrystusa, która przynosi zbawienie. W akcie łaski objawiły się dobroć i miłość Boga do ludzi. Bóg zlitował się nad zgubionymi i zasługującymi na nienawiść ludźmi, jakimi niegdyś byliśmy. Te dwie cechy Boga objawiły się w jednej osobie, w Bogu, Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Ów człowiek, którym objawiła się zbawienna łaska Boża, jest nikim innym jak samym Bogiem, wielkim Bogiem. Zwróćmy uwagę na to, że apostoł nazywa go zawsze naszym Bogiem Zbawicielem. Tylko ci, którzy mają udział w błogosławionych konsekwencjach jego dzieła, mogą powiedzieć nasz. Bogiem Zbawicielem jest dla wszystkich. Chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. 1 Tymoteusza 2. Bogiem Zbawicielem jest dla wszystkich. Chcę, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. 1 Tymoteusza 2:4. Ale nikt oprócz zbawionych nie może powiedzieć nasz Bóg Zbawiciel. Czy rzeczywiście możesz powiedzieć mój Bóg? Jeżeli nie, to wiedz, że jesteś mu jeszcze obcy. Przez objawienie zostaje ujawnione to, co dotychczas było zakryte. Tak więc dobroć i miłość Boga do ludzi objawiły się dopiero wtedy, gdy Jezus Chrystus przyszedł na świat. Ludzie wiele mówią o filantropii czy miłości bliźniego. Filantrop uważa, że człowiek z natury jest dobry. Nie przeczy, że wielu ludzi jest nieszczęśliwych i grzesznych, ale twierdzi, że każdy może wznieść się na wyższy poziom moralny i materialny. Nawet jeśli miewa czasem jakieś wątpliwości, to nie wątpi przynajmniej we własną dobroć. W sobie samym dostrzega siłę do wykonania dzieła, którego chce się podjąć. Gdy zauważa, że jego starania są bezowocne, niejednokrotnie odczuwa gniew wobec innych, nie zmieniając przy tym wcale swego dobrego zdania o samym sobie. Gdyby jednak przeczytał trzeci werset omawianego rozdziału, przekonałby się, że Bóg nie czyni wyjątku i że naszkicowany mistrzowską ręką Boga obraz wszystkich ludzi jest następujący: znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Również i filantropów dotyczy ta wypowiedź. Aby nie być dłużej godnym nienawiści i nienawidzącym innych, trzeba zostać zbawionym i przez nowe narodziny otrzymać naturę Bożą. Wtedy dopiero można miłować, ale nawet posiadający Bożą naturę wierzący potrzebuje napomnienia łaski. Werset 1 i 2. Dopiero wówczas człowiek zdolny jest okazywać łagodność wszystkim ludziom. Gdyby filantropi poddali się działaniu Słowa Bożego,
to czy znaleźliby w nim potwierdzenie tego, co jak się im wydaje praktykują? Bóg mówi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Rzymian 3 rozdział 12 werset. Płynie z tego wniosek, że nie ma człowieka, który w oczach Bożych byłby filantropem, czyli przyjaznym ludziom miłującym innych. A jednak istnieje jeden prawdziwy filantrop. Jest nim sam Bóg. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas. Od wieków atrybutem Boga była miłość, w pewnym momencie objawiona ludziom, tak jak łaska objawiła się w osobie Chrystusa, o czym czytamy w rozdziale 2, werset 11. Podobnie miłość, Jana 3 rozdział, 16 werset. A bowiem ci Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto weń wierzy, nie zginął, lecz aby miał żywot wieczny. Kim byli ludzie, o których mowa w przywołanych wersetach? Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Takim ludziom Bóg okazał dobroć, pozwolił narodzić się na nowo. Po duchowej przemianie są zdolni, aby okazywać innym Bożą miłość w duchu łagodności. Nie mogą już nienawidzić, ponieważ przy nawróceniu uświadomili sobie, że byli bardziej godni nienawiści niż inni. Za Hiobem mogli powtórzyć, kajam się w prochu i popiele. Hioba 42:6. Nawet największy dobroczyńca nie potrafiłby tak powiedzieć o sobie, ponieważ jest przekonany, że przecież kocha ludzi. W końcu jest filantropem i nie potrzebuje zbawienia. Prawdziwa miłość Boga do ludzi objawiła się w zbawieniu. W 5 wersecie opisano środek, jakim posłużył się Bóg dla naszego zbawienia. Najpierw jednak wymieniono fałszywy środek, po który Bóg nigdy nie sięgnąłby, bez względu na to, co na ten temat myślą sobie ludzie. Nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy. Uczynki sprawiedliwości wykonuje człowiek, aby zdobyć zbawienie, podczas gdy dobre uczynki są konsekwencją otrzymanego zbawienia. Własne uczynki nigdy nie będą w stanie zapewnić człowiekowi tego, co może mu dać jedynie Boża łaska. Uczynki tylko stwarzają iluzję zbawienia. Listy do Galacjan i Rzymian przekonują zdecydowanie, że jedynym środkiem zaradczym pozostaje dzieło Boże dokonane na krzyżu. Analizowany fragment przedstawia nie tyle to, co zostało dokonane bez naszego udziału, lecz raczej to, co Bóg zdziałał w nas dla naszego zbawienia. Przypomina to różnicę pomiędzy przypowieścią o synu marnotrawnym a dwiema poprzednimi historiami z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza o zgubionej owcy i drachmie. Kąpiel odrodzenia. Co może znaczyć to wyrażenie? Obmycie, loutron, to kąpiel, w której zostajemy zanurzeni. Kąpiel ta wielokrotnie przedstawiona w piśmie odnosi się do śmierci, która oczyszcza od grzechu i uwalnia od cech starego człowieka. Przykładem jest Jordan, w którym Naaman został oczyszczony z trądu, albo chrzest, kiedy to w śmierć Chrystusa zostaliśmy ochrzczeni. Rzymian 3, 6 rozdział, 3 werset.
Rzeczywiście, to w jego śmierci stary człowiek znajduje swój ostateczny kres. To w niej umarliśmy grzechowi. Przyzwyczajenia, myśli i sposób myślenia grzesznika w oczach Bożych znalazły swój kres w śmierci Chrystusa. Bóg uwolnił nas od tych rzeczy. Bez tegoż oczyszczenia nie można mieć kontaktu z Bogiem. Stało się to możliwe za sprawą Boga, gdy zanurzył nas poniekąd w śmierci Chrystusa. Kąpiel oczyszczenia ma miejsce tylko raz i nigdy nie będzie powtarzana. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi. Obraz codziennego oczyszczenia Słowem Bożym, bo czysty jest cały. Jana 13, rozdział 10, werset. Kadź miedziana stojąca u wejścia do namiotu zgromadzenia była narzędziem oczyszczenia. Istnieje różnica między miedzią kadzi a samą wodą, którą kadź ta zawierała. Obie te rzeczy mówią o zdolności Chrystusa do całkowitego rozprawienia się z grzechem. Czy to poprzez przebłaganie go na mocy ofiary złożonej na miedzianym ołtarzu całopalnym, czy też przez usunięcie go przy udziale śmierci. Jak obrazowo przedstawia to zanurzenie w wodzie kadzi. W tym ostatnim przypadku człowiek zostaje przez śmierć Chrystusa przedstawiony jako czysty, całkowicie upodobniony do jego świętej natury. Miedziana kadź została sporządzona z lusterek kobiet, które zebrały się przy wejściu do namiotu zgromadzenia. Czytamy o tym w drugiej Mojżeszowej, 38 rozdział, 8 werset. Druga Mojżeszowa, 38:8. Sprawił też i wannę miedzianą, a pod nią spodek miedziany z zwierciadł onych niewiast, które się schadzały ku drzwiam przybytku zgromadzenia. Teraz upokorzyły się i pozbawiły się możliwości samouwielbienia, podziwiania swoich wizerunków w lustrzanych obliczach. Miedziana kadź posiadała zdolność jednoczenia wzniosłych myśli i serc. Wszyscy wierzący narodzeni na nowo uświadomili sobie, że ich poprzednie życie nacechowane próżnością i pożądliwością zostało zakończone w śmierci Jezusa. To w Nim znaleźli wodę oczyszczenia, która wypłynęła z boku zmarłego Chrystusa. Zauważyliśmy, że kąpiel miała miejsce raz na zawsze przez Słowo, które przedstawia śmierć Chrystusa. Krzyż jest kresem naszego grzesznego, skażonego złem życia. Niemniej jednak dla naszego praktycznego życia i kapłańskiej służby potrzebujemy nie tylko pierwotnego, ale również codziennego oczyszczenia. To właśnie symbolizuje umywanie nóg, Jana 13 rozdział, o którym nie ma mowy w przywołanym fragmencie, który zajmuje się kwestią zbawienia, a nie praktycznego życia w społeczności z Panem. Zastanówmy się, co oznacza wyrażenie kąpiel odrodzenia. Odrodzenie mówi o przejściu z wcześniejszego stanu do nowego z życia w ciele do życia w sferze zmartwychwstania. Ze starego stworzenia w nowe. Odrodzenie mówi o przejściu z wcześniejszego stanu do nowego. Z życia w ciele do życia w sferze zmartwychwstania. Ze starego stworzenia w nowe. W przypadku odrodzenia nie chodzi o przekazanie nowej natury. Tę myśl zawiera w sobie odnowienie przez Ducha Świętego, którą człowiek otrzymuje, gdy rodzi się na nowo.
z wody i z ducha, o czym pisze Jan, 3 rozdział. W przeciwieństwie do tego odrodzenie jest stanem błogosławieństwa, w które zostajemy wprowadzeni przez Bożą moc w Chrystusie w czasie przyjścia Pana w chwale. Ów nowy status zyskujemy za sprawą wiary. Zostaliśmy uwolnieni z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Syna, o czym komunikuje Kolosan 1 rozdział 13 werset. Który wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł w Królestwo Syna swego miłego. Na tym właśnie polega odrodzenie, które w pełni ujawni się dopiero w chwale. To dlatego Pan powiedział do swoich uczniów: wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach, i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Mateusza 19 rozdział 28 werset. Przez kąpiel odrodzenia zostaliśmy zbawieni. Mówi o tym 1 Piotra 3:20. Którzy niekiedy nieposłusznymi byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Niego, za dni Noego, kiedy archę gotowano, w której mało, to jest 8 dusz zachowane są na wodzie. Można być obudzonym lub ożywionym, jak na przykład Korneliusz, zanim zostanie się zbawionym, co oznacza dopiero wprowadzenie na stanowisko chrześcijanina, jak pokazuje nam to Nowy Testament. Tak więc kąpiel, o której tu mowa, jest kąpielą odrodzenia. Odnosi się do naszego starego życia, które znalazło kres w śmierci Chrystusa. Po drugie, odnowienie przez Ducha Świętego odnosi się do naszego nowego życia. Wierzący jest odnowiony za sprawą Ducha Świętego, otrzymał nowe życie. Wierzący jest odnowiony za sprawą Ducha Świętego, otrzymał nowe życie. Boża siła rodzi w nim nowe myśli, nowe zwyczaje i nowe życzenia, całkowicie odmienne od poprzednich. Odrzucił już zasady starego człowieka, cielesnego, grzesznego i zgubionego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Zdanie to stanowi wtrącenie. Kolejny werset: abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, odnosi się nie do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, lecz do Zbawiciela Boga. Werset 4. Duch Święty nie zadowolił się ofiarowaniem nam nowego życia. Bóg obficie wylał go na nas. Otrzymaliśmy go od Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. W Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 33 werset, apostoł mówi, że to Jezus, otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Został obficie wylany, gdyż Bóg udziela Ducha bez miary, jak mówi Jana 3 rozdział 34 werset. Mamy więc życie w obfitości, jak mówi Jana 10 rozdział 10 werset. Złodziej nie idzie jedno, żeby kradł,
a mordował i tracił owce, lecz ja przyszedłem, aby żywot miały i obfitowały. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Wyraz abyśmy odnosi się zarówno do kąpieli, jak i odnowienia. Przez oczyszczenie i dar Ducha Świętego stajemy się dziedzicami zgodnie z daną nam obietnicą życia wiecznego. Usprawiedliwieni łaską Boga Zbawiciela, a nie przez uczynki sprawiedliwości, obdarowani życiem w oparciu o zbawienie, które Jezus zdobył dla nas przez kąpiel i odnowienie. Jesteśmy dziedzicami życia wiecznego, o którym mówił apostoł. Rozdział 1, werset 2. Aby mieć dział w Królestwie Boga Zbawiciela, należy umrzeć z Chrystusem. Symbolizuje to kąpiel odrodzenia. Aby mieć dział w Królestwie Boga Zbawiciela, należy umrzeć z Chrystusem. Symbolizuje to kąpiel odrodzenia. Jednak najpierw trzeba otrzymać moc nowego życia. Temu z kolei odpowiada odnowienie przez Ducha Świętego. Kąpiel przez śmierć w Chrystusie oddziela nas całkowicie od naszego wcześniejszego stanu. Natomiast zmartwychwstanie z Chrystusem i nowe życie, które posiadamy w Nim, dają nam nowy status dziedziców Bożych i współdziedziców Chrystusa. W wersetach 5 do 7 przedstawiono 7 właściwości zbawienia, podczas gdy w wersetach 1 i 2 opisano 7 cech dzieci Bożych, a w wersecie 3 7 cech charakteryzujących świat. 7 cech zbawienia to po pierwsze uczynki sprawiedliwości nie mają w nim udziału. Po drugie, zależne jest od miłosierdzia Boga Zbawiciela. Po trzecie, odbywa się przez kąpiel odrodzenia. I po czwarte, odnowienie przez Ducha Świętego. Po piąte, Duch ten został wylany na nas obficie. Po szóste, jesteśmy usprawiedliwieni przez łaskę Boga Zbawiciela. Po siódme, staliśmy się dziedzicami życia wiecznego. Wyraźnie widać, że liczba 7 wyraża doskonałość. Niczego nie można do tej listy dodać. Był to 3 rozdział, wersety 4-7, komentarzu do listu do Tytusa.